Siemano, i czy wiecie, że są nowe Piotrkowice? Dzisiaj budujemy nowe Piotrkowice. Żober, jak mówiłem, Piotrkowice mają jeszcze tyle dużych miejsc, nie? Można coś budować od tutaj, na przykład, o tam jest coś, jakaś przestrzeń jest, nie? No patrzę. Dobra, ale serio, nowe są Piotrkowice, ponieważ dzisiaj będziemy nie powiększać Piotrkowice, nie. Nie będziemy ich powiększać, słuchaj. Za tym murem, który tu stoi, nie, jest taka farma i w ogóle muszę wam coś ogłosić. Będzie to takie bardzo ważne ogłoszenie. Na Piotrkowice dołączyła nowa osoba, Mary Komar. Wy Mary Komara bardzo dobrze znacie. No jest on znany tak dobrze jak Michacz, tak dobrze jak Wiki, tak dobrze jak Alan, bo Alan już poznaliście. I ogłaszamy, że Komar został nowym mieszkańcem Piotrkowic. Tak, ja się też mega cieszę. I ogólnie damy mu dzisiaj, w sumie pod koniec odcinka przypomnij mi, żebyśmy go dali na pomnik. On jest mistrzem gospodarstwa ekspiarek, no. Co on ma? Czekaj. Ej, może się nam przydać, bo tu są barwniki. I sadzonki, i są... Dobra, trzeba go zamknąć, ale chodź. Za tym murem będziemy... Trzeba zrobić wyjście, ale na razie wodą chodźmy. Michał tutaj rozbudował, już most zbudował. No, i tutaj... Chcemy dzisiaj wygładzić teren. Masz łopatę? Jakie masz enchanty? Dobra. No, nawet dobra, ale chodzi o to, żeby wydajność była duża. Ale może być, może być. Na początku musimy tu wszystko skopać i jak moja nawet szybko kopię, no bo wiesz, ja mam wydajność 5. O kurde, jagódki się rozerwały. Uważaj, żeby tylko właśnie tych jagódek nie zepsuć. W ogóle, ej, tu się... O, ej, bo tu jest jaskinia. Czekaj, trzeba to załatać. Tu jest jaskinia. Jeszcze jagody pozbierajmy, jak niechcący niszczymy, bo w sumie my możemy, trzeba tą ekspiarkę jagód ulepszyć trochę, bo nie da się tych jagód w ogóle zbierać. Mamy sposób, Michał ma taki fajny sposób. I zostawcie subika, bo wbijamy już 1000 powoli, już małymi krokami. Na razie do 700 się zbliżamy, ale 1000 już może do wakacji wbijemy. To załatamy, bo tu w ogóle, ej, pełno kopalni jest na tych Piotrkowicach i ta kopalnia, ona chyba nie jest, ona jest nieodkryta. A w sumie to tutaj możemy to rozgładzić, bo tutaj te kopalnie będziemy mieli, ej, będziemy mieli nowe kopalnie. W sumie widzowie, myśmy mamy taki nawet słaby biom, jeżeli chodzi o drewno. Na szczęście jesteśmy mega bogaci w odkrywaniu biomów. Niedaleko mamy taki biom normalny, leśny. A tutaj tośmy zaosiedlili, bo była bardzo fajna miejscuła. Dużo gór było. A ja sam przed Piotrkowicami, przed założeniem, przed szukaniem, przed tworzeniem świata, nie? Ja miałem takie przeczucia. Bardzo chciałem, jak ten świat jeszcze był na tybie jednoosobowym, to było mega dawno temu. Chciałem teren górzysty, jeszcze nie było w ogóle Piotrkowic, nie było Cida, to było chyba godzinę przed stworzeniem tego stajwa, przed pierwszym odcinkiem, przed tym jak stworzyłem Piotrkowice, nie? Chciałem Cid, gdzie będzie dużo gór. Ja żadnego Cida nie wpisywałem, taki mi się wyregenerował i ja się wiesz gdzie zespiłem? Dokładnie pamiętam. Tam, obok tych kaktusów. Ja... przed odcinkiem przyszłem tutaj i odcinek zacząłem już w wiosce. I w ogóle to nie będzie tak, że my ten teren powiększymy za nie wiem za kiedy. Mamy plan go powiększyć może w wakacje. W wakacje jak będzie dużo czasu. Bo teraz to wiesz, szkoła jest, nie damy rady. O, właśnie, albo ferie. Masz rację.
Bo nie ma Herobrine'a, więc nie mogli, robimy to dzisiaj, bo jakby był Herobrine, to prawdopodobnie byśmy tego nie mogli robić, bo Herobrine by to rozwalił. Ale w ogóle tu mamy tyle krywów. Wcale nie mamy gąbki. Nie mamy gąbki. No, ferie już za niedługo. Ja mam 26 stycznia. Cieszę nawet. Dobra, widzowie, my mamy plan tutaj, żeby to tak ładnie się... O, wiesz co, te jaskinie zaraz trzeba ładnie załatać. Widzowie, Michał teraz mówi, że ma fajny plan, bo wy go nie słyszycie, jaki plan. O, na moje urodziny, no to trochę do mojej urodzin zostało. Zobaczycie po odcinku, wyczekujcie, kiedy będą moje urodziny. Na odcinku się pojawi wtedy odcinek. Wieczorem. Z Piotrkowic. To już będzie, o! Kiedy to, panie? Kiedy to było? Kiedy będą? Nie no, jak czas tak szybko leci, no to może mogą być nawet jutro. Nie, tak serio to trochę później, we wrześniu. Dobra, w takim razie, tutaj ładnie trzeba to wyrównać, bo wiesz dlaczego? Ta farma jagód, ja myślę, że my ją ulepszymy i zbudujemy gdzieś dalej, bo tutaj w sumie, na razie niech sobie będzie, na razie niech sobie będzie, my będziemy ją powiększać. Ona zostanie. Pytanie, czy ścinać drzewa? Dobra, wiesz co, damy tu skrzynkę i wszystko z tego tu, do tej skrzynki włożymy. Pójdziesz po jakąś skrzynkę? Wiesz co, dużo... Ej, czekaj, może ja mam, bo ja drewno kopę. To ja mogę zrobić z drewna. Jaki crafting? Craftingów jest pełno, słuchaj, na Pyczkowicach stoi. To tu postaw. O, dobra, dzięki. Nie, postaw tu. Dobra. Ja dam wszystko, co tylko stąd, z tej części mam. Ej, w ogóle, tu będzie mega duży cave. I w sumie, my możemy je niedługo, wiesz co robić, powoli, może, w sumie, to by miało sens, powoli możemy już tu budować coś, jak będziesz miał coś budować, to zobacz, ile tu miejsca jest. I to nie jest tak, że my tutaj, że to będzie się tak stało, będziemy już mogli coś tu budować. Powiększymy wtedy, jak się to rozbuduje, będzie ładnie. Ej, co ty na to, żeby tutaj zbudować ogromny park na Pietrzkowicach? Ej, będzie, widzę, klasztor będzie budowany. Mary Komar wpadł na taki pomysł, żeby zbudować klasztor. My jesteśmy już w trakcie przygotowań do tego. Było ciężko. Potrzebujemy dużo białego betonu. Akurat żwiru mamy piasku pod dostatkiem, ale biały beton, jakby barwnik, on jest ciężki do zdobycia. Mamy z mączek kostnych można zrobić. Mamy trochę tego. Mamy z 4 staki betonu i ze 2 staki tego cementu. A wy nie stać. Do skrzynki włóż. Bo nie będziemy sadzić. One będą w skrzynce leżały i czekały, dopóki ktoś tutaj przyjdzie i będzie budował. W tych skrzynkach będą rzeczy dla tych mieszkańców Piotrkowic, co będą sobie chcieli przyjść coś zbudować, to mają i temy leżą. No, niezbyt najlepsze, no, tam trochę desek, mało nawet, z 5 sadzonek i dużo dirta. No prędzej, gdyby, nie wiem, ktoś, kto lubi dirta przyszedł, no to by się cieszył, bo ma ile dirta pod dostatkiem. Dobra. No bo Bobek niestety nie żyje jakby na Mikotikowicach, bo wpadł do otchłani. Idą zombiaki! Ej, ale powiedz szczerze, bo jeszcze zobacz, ja bym musiał tu wygładzić, tą górę,
Bo tu bym chciał, żeby też były Pietrkowice. Na tej górze. To co, wygładzamy? Wiesz co? A dobra, ja ci powiem, jakby ja nam powiem, dokąd. Wiesz co, w sumie nie będę tej góry tykał, tylko tam. Jak będzie się mur powiększał, to się tam stwierdzi. Co? No tak, no ale w sumie no... Słuchaj, przyjdzie, powiedzmy, przyjdzie Alan, nie? Chodzi sobie i powiedzmy chce zbudować, nie wiem, powiedzmy coś z dirta, nie? Nie, ja daję przykład, coś z dirta albo coś z drewna. Idzie, nie, do skrzynki i ma wszystko, co potrzebuje, tak już nie musi mieć. To będą takie naturalne, bo ktoś będzie chciał budować ogromny wieżę z diametrów, no to nie będzie tu leżało, no bo ja wiem, kto będzie kto chciał budować. Dobra, słuchaj, już blisko mamy. Jest więcej tych... krajów. Jeszcze stona będziemy mogli mieć dużo, ale stona na razie nie tykam. Zaraz pewnie będzie stona do kopania. Się dzieje, że jeszcze nikt nie odkrył tych kopalni tutaj. Ja tam chyba jedną odkryłem tam pod farmą jagód. Mi się dzieje, że nikt jeszcze nie odkrył totalnie tutaj, że są kopalnie. O, idzie... Ja się dziwię, dlaczego ty nikt tych kopalni nie odkrył, naprawdę. Ej, no właśnie, ej, to włóż do skrzynki wszystko, wkładamy do skrzynki, rozumiemy się? Ej, i właśnie, ej, tutaj, bo właśnie my powiększamy ten mur, nie? I pewnie komar powie, ej, tu możemy zbudować klasztor. Zbudujemy i cały teren zajmie. No, co mnie atakuje? Wiesz co, może to nie będziemy tego klasztora budować na tej części, ale zbudujemy na innej. Ten deal jest nam chyba tylko potrzebny do wyrównywania i do niczego więcej. No w sumie do czego się przyda ten deal, tak? Coś nam tam pomoże, coś mało, ale pomoże. No. Właśnie widzowie, jak przyjdzie jakaś zła postać, daję przykłady, no to... To co? Mamy dirta, wysadzi ktoś coś, my wyrównujemy, ale... Pietrkowice do czasów, kiedy się ktoś przyjdzie, się tak mega mogą zmienić, ale... Nie mam przecież kiedyś się... Nie mam pojęcia, kiedy ktoś się może dostać. W każdej chwili, teraz może nawet coś wejść na serwer. O! Żwiruśmy szukali! By przyszli przez odcinkiem, byśmy nie musieli się w kopalni mordować. No wiedziałem, że będzie. I będziemy mieli teraz dodatkowe 30, nie będziemy musieli iść do kopalni. O. A właśnie, no do skrzyni może się kiedyś komuś przyda. W ogóle sprawdzę, jak to wygląda. Ej, no w sumie, i to będzie tak, że ten chyba mur jakoś, wiecie co, o właśnie. I on tu się będzie ciągnął, tu zakręcał. Wiesz co, mam pytanie, bo ej, tu są kolejne góry ogromne. Ej, w ogóle tutaj zaraz jest wioska obok. O kurde, wpadłem do kopalni. Jaki słodziak go, spodobało mu się. Ej, w ogóle da się na nim ten? Nie, wiesz co, nie wiem. Da się, na pewno się da. Bo jak się ma operatora, to można na nim latać. Dobra, nie mordujmy się. On chce sobie latać, to niech se lata. O. Poleciał sobie, o. Dobra. Ej. Ej, zobacz, co robił. Dobra, chodź, niech sobie lata. Ej, w ogóle chodź. Odkryłem, co jest w tej górze. Nie, zdziwisz się, ale ja też się zdziwiłem. Chodź. Ej, nie uwierzysz mi, naprawdę nie uwierzysz mi. Tu jest krajew, który ciągnie się do samego bedroka prawdopodobnie. Widzowie, my na początku mieliśmy problem z znalezieniem żelaza. A tutaj węgiel, mamy wszystko. No i co?
O, żelazo darmowe odłożymy do skrzyneczki. Poczekaj, widzę. Nie schudź z niego. Widzę, patrzcie. Kto mówi, że nie da się latać na nietoperzu? Kto tak mówi? I kto tak mówi, że ja teraz nie pójdę, nie usiądę na papudze coś tam. Dobra, my powoli kończymy ten odcinek, jeszcze odłożę wszystko. Odłożymy stałe żelazo. Mamy tyle dirta. O, w magazynku, tam trzeba będzie, może do tej otchłani, jakby nie do otchłani, bo otchłańśmy już załatali. Patrzcie, kto mówi, że się nie da wejść teraz na jakąś papugę, na przykład. Nie, ja papugom nie mogę. Nie mogę na tych kotach. Chodź, zamkniemy go! W jakimś szkle. O, zobaczcie, tu są już przygotowania. Mamy dużo betonu. O, w ogóle żelazo się tu przy. Ile tu jest węgla? Żelazo, ile tu jest węgla w tym piecu? Oswoiłeś, można by powiedzieć. Dobra, to my kończymy. Odcinek był fajny, bo zrobiliśmy nowe Piotrkowice. W następnym odcinku znów tam będziemy szli. Do zobaczenia w następnym odcinku. Pa, pa, trzymajcie się. No i my się widzimy, pa.